Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 16 werset. Uratowany z ruiny. Tak można by zilustrować takim opowiadaniem ten werset. Choć oczywiście ilustracji tego wersetu jest wiele. Gruz, kurz i brud były pozostałością po remoncie w łazience. Spod tego wszystkiego wystawał mały, lśniący przedmiot. Okazało się, że hydraulik odkrył złotą sztabkę o wartości 300 000 złotych. Historia z Ewangelii według Łukasza, 15 rozdział, o kobiecie, która zgubiła monetę i szukała, aż ją znalazła, jest podobna. Przez zaniedbanie twoje życie może być jak zagubiona sztabka złota. Może uważasz swe życie za środowisko zakurzonych gruzów, nietrafionych planów i złamanych obietnic. Może próbujesz coś zmienić i trudno ci się podnieść z gruzów. Pamiętaj o tym. W naszej ruinie wciąż widać pieczęć dzieła naszego Stwórcy i zachowujemy naszą wartość dla Niego. W swojej ciemności i samotności nadal posiadasz tę samą wartość, którą Bóg włożył w ciebie. To się nigdy nie zmieniło i dlatego Bóg nigdy nie przestaje cię szukać. Bóg zainicjował poszukiwania na gruzach naszego grzesznego świata. To Bóg posłał tu Jezusa, aby zamiatał, zapalał światło i szukał zgubionego grzesznika. On przyszedł tutaj i żył wśród grzeszników, wśród brudu i gruzu, a jednak był bez grzechu. W bogatej łasce poszedł aż do śmierci krzyżowej, gdzie spadł na niego gniew Boży z powodu mojego grzechu. Ręka Boża, ręka Boga może cię podnieść i przywrócić do użyteczności, którą zamierzał dla ciebie, kiedy cię stworzył. Jesteś obiektem Jego poszukiwań. W historii opowiedzianej przez Pana Jezusa kobieta szukała tak długo, aż znalazła monetę. Bóg również nie rezygnuje. Jest taki werset w Ewangelii według Jana, 3 rozdział, który podsumowuje te myśli. Mówi o wartości, jaką masz dla Niego i o kosztach Jego poszukiwań. Mówi on, że Bóg tak bardzo umiłował ten zły świat, że dał nam Jezusa, a każdy, kto w Niego wierzy, nie pozostanie zgubiony na zawsze, ale będzie miał życie wieczne właśnie teraz. Dokładne słowa to tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana, 3 rozdział, 16 werset. Czy uwierzysz w Niego? Czy zaufasz Mu, że zmiecie gruzy grzechu i przywróci cię do stanu, w jakim On chciał, abyś był? Możesz przyjąć Go jako Zbawiciela już dzisiaj. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego, więc ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu. Uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, zagwarantujesz sobie skorzystanie z tego Bożego, wspaniałego planu na twoje życie, gdyż Bóg ma wspaniały plan na twoje życie. Bóg chce, abyś był uratowany, więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli.